Cześć kochani, jest niedziela po 8. Kuba się obudził i mówi do mnie, czy mamy Cheeriosy, te płatki. Ja mówię, że Cheeriosów akurat nie mamy. Więc mówi, że jechał do sklepu, więc pojechałem, kupiłem od razu sok. No i to wracam do domu. Ups! Chyba jego mama dzwoni, czekajcie. Halo? Halo, ty Kuba śpi? Nie. Cześć kochani, zadzwoniła Kuby mama, żebym go przywiózł na chwilę, bo przyjechała do niej fryzjerka, więc i Kuba się załapie na obcinanie. No i słuchajcie, mieliśmy jechać dzisiaj na to Wembley, ale Kuba wrócił wczoraj z tego sleepover taki wymęczony, bo mówi, że rozrabiali z chłopakami i wstał przed 6 o 5 rano, więc mówię, dobra, to dzisiaj mamy niedzielę taką luźną, czyli nie robimy nic poza obiadem i oglądaniem, będę filmy oglądał jakieś i pewien relaksik, kochani. Właśnie, polecę wam jeden film, super film, zaraz zobaczycie zajawkę tego filmu, się nazywa Tetris i to jest film opowiadający o tej właśnie znanej, słynnej grze, podejrzewam, że wszyscy z nas znają lub nawet grali w tą grę. Film rewelacja, dzieje się w latach 80., jest tam konflikt amerykańsko-rosyjski. No ogólnie świetny film, polecam, dostępny jest na Apple TV, więc kochani, jak macie, obejrzyjcie. I teraz druga kwestia, słuchajcie, napisała do mnie jedna z moich widzek, ona wie, która, pozdrawiam Ciebie, zawsze mi komentuje filmy i powiedziała, że chce, żebym jej wysłał świeczkę. No to ja to, kochani, zrobię, tylko że mówię, te świeczki w tych butelkach od mleka, no nie wyszły, nie paliły się, więc wczoraj przygotowałem nowe świeczki. Już widzieliście pewnie na zdjęciu, o taką, takim o. O zapachu cynamonu, bardzo ładna świeczuszka, więc kochana, ja do Ciebie tą świeczkę wyślę w poniedziałek. No i co, no i mówię, tak jak mówiłem, weekend będzie taki luźny. Kuba zażyczył sobie na obiad, miałem robić rosół, ale mówi, że on nie chce rosołu, bo rosoły mało mamy, więc mówię, no to co będziemy jeść, on mówi, to kup mi to mięso, takie wygląda jak ogon, nie pamiętam jak się nazywa to mięso, ale wam zaraz pokażę na przebitce. Więc mięso, pieczarki, smażymy, dusimy, coś a la gulasz, dodamy do tego ciemny sos. No i obiad na dzisiaj gotowy, kochani, a później oczywiście ja do pracy, jak zawsze, nocna zmiana, więc może coś nagram. Czyli mówię, ten vlog taki luźny, bo to weekendowy, nic się nie dzieje dzisiaj. Więc kochani, zapraszam. Czyli kochani, tylko powiem, że te świeczki, które robię, jakby ktoś chciał z was, to oczywiście ja wam wyślę, napiszcie mi swój adres albo skontaktujcie się ze mną przez e-mail, macie na dole, boom, albo w komentarzu na YouTubie, albo przez Instagram, więc jak ktoś jest zainteresowany, to wyślę, nie ma problemu. Słuchajcie, nie wiem, czy znacie takiego vlogera, się nazywa Tommy76, to jest taki mój kolega, powiedzmy, internetowy. Taki ciepły człowiek, spoko. Ale czemu go wspominam? Wspominam go dlatego, że jego żona sobie otworzyła teraz kanał na YouTubie i... była żona. Otworzyła sobie kanał na YouTubie, kochani, i bardzo ją lubię, miła kobieta, taka szczera, naprawdę taka super babka. Więc kochani, jeżeli macie chęć, ona tak fajnie mówi o życiu, o sobie, co robi, to i tamto. Więc jak macie chęć sobie pooglądać, to linka macie w opisie. I tu zaraz obok mnie też wrzucę jej zdjęcie kanału. Więc kochani, zapraszam do niej. Ja już zostawiłem suba wczoraj. Ma tam chyba dwa filmy dopiero, no ale dopiero zaczyna. Więc kochani, jeżeli jesteście zainteresowani, to polecam ten kanał. Czekam na Kubę cały czas. On tam jest, umamy się obcina. Zaraz jak zejdzie, to mu zrobimy przebitkę, jak wygląda. Nie był chętny jechać, no ale co, no ale mówię, już od jutra ma 2 tygodnie przerwy, więc mówię, będziemy mieli czas na nagrywanie. We wtorek go już zabieram do siebie, podejrzewam, że już na 2 tygodnie z przerwą tam świąteczną, bo umówiłem się z jego mamą, że w niedzielę będzie u niej, no bo jednak święta, to niech spędzi z mamą,
Bo jednak kobieta, mama to inaczej, te jedzenia i te potrawy porobi, a ja to wiecie, zrobię żurek z jajkami, on żurku nie lubi, jak to chłopy kochani, no ale co, takie życie mamy. Czyli co, no widzimy się już w sklepie chyba. Kochani, Kuba już wrócił, ładnie obcięty? No. Pogaś się z boku. No i dobrze, nie? Czyli co, jedziemy gdzie? Do A? Zdy. A, zdy. Po twój ogon, tak? Tak. Na sos? No to jedziemy, tak? Kochani, zmiana planu, bo ja zapomniałem, że Azda jest otwarta od 11, bo to niedziela dzisiaj. To jedziemy do Lidla po to mięso, bo Lidl jest chyba od 10, choć też nie jestem pewien. Bo pamiętajcie, że w Anglii w niedzielę wszystkie sklepy otwierają się od 11 do 4 tylko. Ale Lidl chyba jest wyjątek, choć naprawdę nie wiem. A jak będzie zamknięty, no to polatamy dronem, bo wzięliśmy drona, bo muszę parę ponagrywać filmów z drogi, tak z góry chcę, żeby do przebitek do filmów mieć. Kani, mam nadzieję, że będzie niedziela udana u nas i u was. No i co, święta za tydzień mamy, to już małe przygotowania trzeba robić. Jak mówiłem, ja tylko robię na święta żurek. Ty lubisz żurek? No tak. A nie lubisz, nie? No. Więc zobaczymy, kochani. Najwyżej będą święta w McDonaldzie. W KFC. Nie? No. Dobra. To już mnie nie nagrywaj. Kochani, jestem w Lidlu z Kubą i zobaczcie co znalazłem, co sprzedałem i nie wiem, czy to nie kupię. Buty z Lidla. Na święta były sweterki, pęta się pokazywałem wam, a teraz są takie o buciki. Jest moc. A few hours later. Haja, co tam? Siema. No dobrze. Co mówiłeś przed chwilą, bo jest się? Mówię, że gdzie jest moja świeczka, się pytałem. Really? Przygotowana. Tylko, że się nie świecą. No słyszałem tam na filmie, żeś mówił, że do połowy się palą. Ale wiesz co zrobiłem? No. Zbiłem butelkę, wyjąłem ją, no. I się świeci zajebiście. Bez butelki? Aha. To się nawet taki odlew zrobił, wiesz? No, no wiem, no. Co dzisiaj? 39. A ja? No ty chyba masz to 104, nie? 105, nie. Czyli powiedz nam tu teraz naprawdę, co się stało, że ci nie było tyle dni w pracy. Alergia na pracę. A, tak myślałem. Co może być innego, Łukasz, kurde, sam wiesz, nie? Sam też masz często alergię na pracę. Ja tylko w poniedziałek. No, zdarzało ci się cały tydzień, nie? A, czasami.